Witamy w programie Oszust. Wśród 7 wyborców Konfederacji znajduje się jeden ukryty lewak. Jego zadanie jest bardzo proste: nie zostać złapanym. Jeśli mu się to uda, wygra on nagrodę w wysokości 1000 zł. A w przeciwnym wypadku pieniądze te trafią na konto Konfederacji. Poznajmy naszych uczestników. Cześć, jestem Mateusz. Cześć, jestem Sebastian. Cześć, jestem Krystian. Cześć, jestem Tomek. Cześć, jestem Zachariasz. Cześć, jestem Bartek. Cześć, jestem Zuzia. Jestem Oszustem. Witam moich cudownych prawaków. Słuchajcie, moi drodzy. O, tak, tak, brawa. Dobra. Jeżeli to faktycznie są ludzie z Konfederacji, w sensie ten pierwszy powinien wygłosować kobietę. Brawa, brawa! Kto nie zaklaszcza, ten ukryty lewak. Słuchajcie, moi drodzy, teraz dosłownie daję wam 3 minutki na to, żebyście się ze sobą zapoznali. Później będziecie musieli kogoś wygłosować. Czas start. Dobra, generalnie mam to w dupie, jak się nazywacie, kim jesteście, co robicie. Od lewej bym chciał zacząć, co myślić o aborcji, czy Konfederacja to dobrze robi. Bo generalnie wiadomo, że wszyscy jesteśmy konfederatami, ale czy w 100% zgadzasz się, czy aborcja jest... Dlaczego zacząłeś jak typowy lewak od światopoglądowych spraw? No i bardzo dobrze. Myślę, że oszustem jest Bartek. To nie, bo to dobra, to ogólnie powiem ci tak, to jest proste i logiczne. Jakby aborcja powinna być dozwolona, ale nie w każdym przypadku. Jak sobie współżyjesz z kimś, to jesteś świadomy tego, że możesz wpaść i tak dalej, to się zabezpieczaj. Ale jeżeli faktycznie jest, że zagrożenie ciąży, spoko, nie chcę to zrobić. Okej. Okay. Jeżeli ty tutaj mówisz o takim... Jeżeli on tak gada, a to nie jest gra aktorska, to mu współczuję. W tym przypadku, że to musi być pełnoprawnie, całkowicie dostępna aborcja. Tak. Tak, no to tak, no dobra, dobra, no kolejny. No to prosta piła ogólnie, wiesz. Zabijanie dzieci może być spoko, jeśli jest chore lub matka tego naprawdę nie chce. I tyle, koniec, kropka. Wolno być dozwolone dla każdego. Ja myślę, że nie jest zabijanie dzieci, tylko... Nie wiem, czy przez to przebrnę dzisiaj, kurwa. Od płodu ja jestem bardziej właśnie za aborcją na wszystkie przypadki. Myślę, że nie powinno być to odebrane ludziom. Okej. Ja jako osoba wierząca generalnie myślę, że aborcja... Znaczy, sama na sobie bym tego nie zrobiła, ale nie uważam, że powinno się zabrać tą opcję innym osobom, które na przykład nie są wierzące i nie mają żadnych, nie wiem, przeciwwskazań, żeby to zrobić po prostu. Okej, no ja jestem zdania, że powinna być dozwolona i tyle. To jest właśnie zabijanie jak małego kurczaczka, wyklutego się, więc w sumie ja nie uważam to jako pełno rozwinięte dziecko. Jak widzę Krystiana, to coś mi w jego wyglądzie nie siedzi. Nie, że... Odwróć się, za to mam jest lustro, stary. By coś, ale... Krystian, co ty w ogóle gadasz? Myślę, że jakby ktoś chciał dokonać teraz aborcji, no to ma gdzie jechać, a tutaj może to pozostać. Ja tak ci jak przerwę, jest. Porównałeś człowieka do kurczaka, czyli człowieka też zjesz. W jakich okolicznościach? Zależy. Weź ty w p***u tego kurczaka. Nie chcesz bardzo tego dziecka, no to jakby po co rodzić to dziecko, jeżeli ono nie będzie szczęśliwe, tak? Bo nie chcesz go, nie wiem, Przecież wasz idol i mentor mówił, że można urodzić dziecko i je sprzedać. Palisz się gdzieś do domu dziecka, tak? Pomysł fajny, nie podoba mi się dawanie kobietom prawa głosu w tym temacie. Wow. Wiecie co? Ja to nie wiem, co z tą aborcją, ale lewak prawdopodobnie się zdenerwuje, więc trzeba podkręcić. Nie. Nie ma również słowa na H, że będziecie kontynuować tę dyskusję. Pora przejść do pierwszego głosowania. Mnie proszę. Już ci nie podoba. Za darmo mam stać? Może i poglądowo jesteście zgodni, po części, ale nie tym razem, bo zdecydowaliście, że dwie osoby dostaną porówno głosów. Mianowicie numer 2 oraz numer 4. Jestem trochę zdziwiony, że jestem w dogrywce, tym bardziej z kobietą. Jeżeli... Z kobietą? Przegram z żółtkiem i kurczakiem w sprawie aborcji, to będzie mi trochę głupio, no. W tym momencie dostajecie po minutce, zaczynając od Zuzi. Okej, to ja powiem jedną rzecz. Spodziewałam, że będę jedyną dziewczyną, jako że zapewne żadna zgłaszająca się tutaj nie wybrałaby Konfederacji jako swojej pierwszej partii poglądowej. Będąc tu jedyną dziewczyną, raczej nie byłabym lewakiem, a raczej specjalnie daliby dziewczynę do Konfederacji, ponieważ większość z nas, z dziewczyn, raczej na to nie głosuje, ze względu na Korwina na przykład. Ale... Właśnie o to chodzi, dlatego dali ciebie kobietę, żeby zmylić tutaj. No nie, ja uważam, że gospodarka jest ważniejsza niż to, co sobie Korwin myśli. Bardzo dobrze myślisz, bardzo dobrze myślisz. Nie głosuję na Zuzę, bo wydaje mi się legit. Dobra, po pierwsze przyznawać się, kto na mnie głosował i z jakiego powodu.
A po co ci to wiedzieć? Ja chciałbym poznać logiczne argumenty. Z czego mam się tłumaczyć do cholery? Nie, porównałem dziecko do kurczaka. Do kurczaka. Ale nie w smaku, no mów dalej. Jakby kurde, uważam, że to jest moje zdanie, jestem totalnie wolnościowcem. Moim zdaniem aborcja powinna być dozwolona, a moim zdaniem jest dozwolona, tylko trzeba opuścić w końcu ten kraj. To wybrzmiało jak lewicowe, czyli mam swoje zdanie, ale jak się z nim kurwa nie zgadzacie... No ty nie, no kurwa. Krystian, wypadasz. Ja mam dobre pytanie. Ile Korwin w sensacyjnym nagraniu na YouTubie osłodził łyżeczek podczas wywiadu? Ile łyżeczek osłodził? Dokładnie. 7. Źle. A ty? Nie wiem, z 9 albo 12, nie wiem. Źle. To jest dokładnie liczba 10. Kurwa. Dobra, to jest Konfederata. Chyba się przygotował, nie? Korwin i Mikę bym się dogadał, podobnie słodzimy. Tylko ja go przebijam o 2 łyżeczki. A dokładnie 0 sekund zostało wam na dyskusję. Pora przejść do kolejnego głosowania, z którego wasza dwójka jest wykluczona. No wydaje mi się, że w tej rundzie znajomość tego, ile Korwin wsypał sobie łyżeczek do herbaty, była bardzo istotna ze względu na to, że niestety, Krystian, odpadasz. Do widzenia. Te porównanie do kurczaków było całkiem zabawne. No to teraz życzę wam, chłopaki, powodzenia. Z panią jeszcze do tego. Tymczasem stanę pośród was i zapowiem wam, że kolejna runda będzie trwała minut 5. O, już sobie poszedł papa, fajnie, nie? On tak wyglądał na lewaka. No nie? W sensie, lewacy mają takie swoje wyglądy, takie en-on są w ogóle. Jeszcze jak się wypowiadają, to daj chłopie spokój. Tacy en-on, Boże Święty, nie mucha leci, boję się po ciebie. Tak wyżej straniesz dupę. Tak, się, dokładnie no. To, nie? Ale tutaj jak koleżanka... On wygląda na takiego psiura. On wygląda na takiego, kurwa, niewyedukowanego psiuro-kartofla. I nieważne, na jaką partię głosuję. Zaczęła mówić o kobieta by na Konfederację, nie. A wiesz, kim jest Ewa Zajączkowska? Nie, ja się na polityce za bardzo nie znam. No, i... no kobieta z najlepszymi nóżkami w Konfederacji. Dlaczego zagłosowałaś na Konfederację? No, głównie dlatego, że teraz tak, cała moja tutaj rodzina jest na koalicji, można powiedzieć, ale chłopak mnie przekonał do tego, że Konfederacja jest lepsza ze względu na niższe podatki, na to, jaki mają sposób spoglądania na gospodarkę. I też przekonałam się o tym, jak chciałam pół roku temu założyć swoją własną firmę. Teraz wolałabym, żeby tego podatku nie było, żeby ZUS był dobrowolny. Jako nie, no to... A co byś powiedziała wszystkim kobietom, żeby je przekonać, żeby głosowała na Konfederację? No, mogłabym pokazać na przykład, że dawanie pieniędzy każdemu z, no, z polskich pieniędzy, których tak naprawdę Polska nie ma, jest trochę bezsensowne, więc jeżeli chcemy pchać tą gospodarkę dalej, no to musimy raczej odciąć trochę ten socjalizm i zmniejszyć podatki, popatrzeć na to, w jaki sposób można na przykład gospodarkę teraz tutaj to u rolników na przykład, tak? Idąc tutaj przewidywałam, że wszyscy chłopcy raczej się zrzucą na dziewczynę. To ja wyjdę ze strefy funduszu, bo jestem biedny. Zaczniemy temat... Czy mężczyzna może urodzić dziecko w ogóle? Siemanko. Konrado, dzięki za 7 miesięcy Mika. Witam serdecznie. Ja pierdolę. Ty, wyjęliśmy lewaka już, nie? Jak coś. Ale biologiczny? No nie, no ogólnie po prostu. Czy jest możliwość, żeby facet normalnie, bo wiadomo, są dwie płcie. To nie można. Ile płci jest? Dwie. Kto z was tutaj jest osobą w ogóle wierzącą i na przykład praktykującą? A to praktykującą to nie, ale wierzącą, ale wierzącą to ja. Tak. Wiesz co, wyciągnąłbym medalik nawet. Osobą wierzącą i praktykującą i zagłosowanie na lewicę, która chce właśnie ten kościół i nie dość, że opodatkować, to jeszcze religię wywalić, to dla mnie byłoby to trochę sprzeczne z tym, co myślę. Powinni opodatkować kościół, w sensie wszystko fajnie, no ale jakie oni mają mieć przywileje, że na przykład my zapieramy po 8 godzin dziennie w robocie i tak dalej, nie? I przychodzimy, jeszcze wrzucamy im składkę, czasem nam mówią, że 1000 złotych za mało daliście ostatnim razem, 500 złotych za mało. No zależy od kościoła, tak naprawdę. Zależy od kościoła, kościół też tak nie działa, bo kościół przecież zbiera... No, co się zbierają, każdy kościół zbiera jakby nie na siebie, tylko na ogólne. Oni wszystko to wysyłają do jednego biskupa i on rozdziela pomiędzy wszystkim i też większość niedziel jest w ogóle za zbieranie na jakieś inne w ogóle rzeczy. Dla mnie kościół to jest takie walenie w chuj. Jak ja mieszkam w wiosce 22 lat, to już tyle lat widziałem, ile tam setki, dwusetki, pięćsetki wpadają, nie? A oni tak, tutaj ksiądz nowa furka, a kościół dalej ten sam, nic, żadnych akcji, w ogóle żadnych, wiadomo, przejść tutaj jakieś... Remontów, człowieku, żadnych. A z tym remontem tam... Zero progresu, dalej jest to samo od 20 lat, to co to ma być? Oni biorą to do kieszeni i... To przecież samo w Biblii było
najlepsze są remonty, znaczy zbiórki na dach, nie? Zbiórki na dach. Każdy kościół praktycznie ma zbiórkę na dach. I te dachy to są po prostu takie kurde... No nie do zrobienia są te dachy. Ja zawsze słyszę, że na dach. Było napisane, jak Jezus poszedł tam do świątyni i zobaczył wszystkich tych księży pseudo takich, co pobierali podatki. I ogólnie przecież jak zobaczył, że wszyscy ci pobierali od ludzi pieniądze, to co zrobił? Lekko mówiąc się wkrwił i wyjebał przecież te stoły wszystkie z tymi i powiedział, że to powinno być darmowe miejsce, a nie, że ten, mamy się zrzucać. Ale to co? Propos tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli wyjebania. Najwyższa pora, żeby ktoś z was stąd poszedł. Wiecie, czemu stoję pomiędzy wami? Domyślacie się, co? Było to do przewidzenia, że znowu na mnie zagłosują? Myślę, że chcą mnie wywalić, ponieważ jestem męską alternatywką. Macie znowu po minutce. Moim wytłumaczeniem, dlaczego jestem konfederatą, a nie lewakiem, jest nie. To, że właśnie jak tutaj ta piękna kobieta powiedziała... Ale jak dużo z was by się zapisało na Ranmagedon w Warszawie, to bym przyszła wam pokibicować. No podatki, podatki, jeszcze raz podatki. Dla mnie są bardzo skomplikowane. A co byś zrobił, gdyby Konfederacja wygrała wybory, ale nie dotrzymała żadnego słowa, albo przynajmniej większości, które obiecywały? No myślę, że bym się wściekł na pewno, bo wierzę w Konfederację. No jeśli by nie dotrzymała tego słowa, co mówili w swoim programie wyborczym, no to bym pewnie gdzieś wyjechał, czy no do innego kraju. Ale co, już nie chciałbyś żyć w Polsce, bo to bo Konfederacja nie wygrała, więc rzucam Polska tu. No tak, no, mam takie same plany. Kończę edukację. Ja bym tego Bartka wygłosowała, bo Bartek to aktor. Jak, jeśli się nic nie zmieni. Ty ile masz lat? Ja 18. No podejrzany ty, podejrzany. Nie podoba mi się ubiór tego Tomka. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo widzę, że wszyscy jesteście konfederatami, bo chcecie wywalić jedyną tutaj dziewczynę. Ale jeżeli chcecie wygrać te wybory w końcu, tak? Jeżeli chcemy to wygrać, to musimy jednak mieć też dziewczęce głosy, a nie tylko... Nie głosowałem na ciebie, chcesz, więc... No, no dobra, ale tłumaczysz się, że jesteś kobietą, czy co? No teraz już nie wiem, ale tak widzę. Dobra, ej, a co wam się nie podoba w Konfederacji w takim razie? W drugą stronę zróbmy. Co mi się nie podoba? Mi się nie podoba poglądy Korwina, ale oczywiście... Ale poczekaj, Korwin kim jest w ogóle? Tak? Kim jest Korwin teraz w Konfederacji? Teraz trochę został wyciszony, więc nie ale wiem, kim jest. Został trochę wyciszony? Wiesz, wyciszony to tam istyjem. Bardziej chodzi o to, że kim jest. Serio nie wiedzieć, kim jest Korwin w Konfederacji? Bo generalnie lewica najczęściej robi tak, że o, za wami stoi Korwin i lekka p***lia, a męczen sobie jedzie z nimi, że a wybijecie matkę i co z tego? Nie, ale słuchaj, w sensie o to mi chodzi, że jakby przez to, że są skrajni poglądowcy w Konfederacji, ale są też skrajni poglądowcy w innych partiach. I przez lewicy to, że... nie ma. Dobra, o teraz. Są sami odklejeńcy. To, że są jacyś odklejeńcy, nie zmienia tego, że cała partia ma generalnie fajny podgląd na gospodarkę i dlatego bym na nią głosowała. A wy na kogo będziecie głosować? Przekonajmy się. Panowie, słuchajcie, co może świadczyć o waszym zachowaniu? Czy to, że jesteś... A propos podatków, czy słyszałeś, że chcą opodatkować donaty? Joel, nawet mnie nie wkurwiaj. Ja płacę podatki za donaty od samego początku. Ja od zawsze rozliczam donaty. Bo to nie jest darowizna. I ja to wiem. I ja to opodatkowuję. I ja płacę od tego podatek zawsze. No. Więc proszę bardzo, niech se wprowadzają, ja i tak to robię. Ile procent? 15%, bo jestem na ryczałcie. Zawsze mam tak. Większość rzeczy mam na 15%, część mam na 8,5% podatku. Nie, bo nie można tego rozliczyć jako darowizny. Do tego, żeby to była darowizna, potrzebowałabym waszych danych przy każdej wpłacie. I tak się nie da. Jesteście konfederatami, czy może to, że kochacie bardziej mężczyzn? Nie mam pojęcia, co przez was przemawia, ale... Zuzia, wypraszam cię stąd.
używa tych samych argumentów, które lewica najczęściej używa w stronę Konfederacji. O, stoi za wami Korwin-Mikke. W sensie mało znam się na polityce, ale Konfederacja jestem. No. Słuchajcie, została was jeszcze cudowna piątka, więc generalnie musicie i tak kogoś wywalić. Dlatego, żeby podjąć tą decyzję, daję wam kolejne 5 minut. Powodzenia. Generalnie chujowo, bo nam się wydawało, że jest normalnie z Konfederacji. Nie wiem, czemu się. Nie gadała jakoś bez sensu i nie wiem, no nie wiem, czemu taka decyzja, nie? Jakby... Dlaczego jestem lewakiem? Bo tak wyglądasz. Ha. Dobra. To jestem czarny, tak? Nie. Przypomniałem, mnie po prostu strasznie już irytuje to takie posądzanie, że tam Korwin coś tam za Konfederacją stoi. Korwin jest przeszłością, jakby przecież sam Korwin zrzekł się swojej posady na rzecz Mentzena, postawia na przyszłość młodość. Jakby posunięcie to było bardzo dobre. Ja w ogóle jestem za Mentzenem, filozofia XZ to jest piękna sprawa. Bo ty tak mało gadasz ogólnie. W porównaniu do wszystkich. Gadacie tak. Możesz przytoczyć filozofię XZ, o co chodziło? Ojeju. Mało to gada ten pierwszy, co przyszedł zrobić show z Gieśnicą. Albo ile książka kosztuje. Aż tak nie, ja tylko tak oglądam nie. Ten. Mentzen grilluje, nie? Jestem fanem tego programu na pewno. Jak można nie znać filozofii XD? To jest kwintesencja. Dawno mnie tak nie wkurzył w internecie jak ten chłop, nie? Ej, stary! Piwko z Mentzenem! Nie znasz filozofii XD? Boże, jak możesz! Konfederacji. No coś tylko... A. Nie, się tam ostro. Nie przygotowałem się na to pytanie. Jakby f***, to my, a nie nas, stary. Ja taką sulejką ostro. z kapturkiem, niedobrze. Oj, ci was? Co ty tu chłopie? Nie interesowała mnie książka Mentzena, to muszę przyznać. Filozofia XD oglądałem. Też pamiętam ten taki filmik, co z koszami Mentzen tutaj tak jakby występował, że to na ZUS, to na ten. Wy jesteście jakimiś fanami Mentzena chyba, nie? Znaczy ja tam kojarzę, ale że tak bardziej to nie. Większość wygląda na zagorzałych konfederatów, bo znałem jakieś teorie, jakieś zdania, jakieś memy wszystkie. Kogo byście wyrzucili z Konfederacji? O kurde, ty, dobre pytanie. Trochę tych ludzi jest. No bo ogólnie Konfederacja dla mnie jest problemem takim, że jest tam parę osób, które zrobi za duży dym i sobie niszczy całkowicie opinię na temat tego. Chodzi o Brauna? Braun to tam on dobrze zrobił akurat z tą gaśnicą. Tak, to jest. A dlatego tak, o ja... No tak, co nie zakumałeś? Dobra, lewak, nie wiem o co chodzi. Zapomniałem, nie skojarzyłem sobie z Sejmem. Przepraszam, chłopaki. A dobra, ja mam takie pytanie. Co sądzicie na temat tego, żeby wyrównać płace kobiet z mężczyznami? Żeby one... Absolutnie nie. Generalnie każdy zarabia na swoim stanowisku tyle, ile ma zarabiać i na tyle, ile ma jakie umiejętności, a nie, że jest kobietą i mężczyzną, więc... Już i tak wystarczająco mają przywileju. Idzie sobie do klubu, postawiają wszystko, no, nie? Mają 0 złotych na koncie, a wracają 200 jeszcze najebane i z taksówką opłaconą. Dajcie spokój, gdzie tu jest równouprawnienie? Czy oni porównali to, że jest różnica płac, wykonując takie same obowiązki na tym samym stanowisku? Jedyny z taką różnicą, kto ma jaką płeć. Hejka, widzę, że ciekawie jest XT. O no, do tego, że stuleja zestawiają babeczkom drinki w klubie? The Habik, dzięki za 14 miesiąc. Ciężkie. Chyba trzeba zacząć chodzić do innych klubów, chociaż nie widzi mi się. Nie, tak to nie mów, tak to nie, nie, kolego. I że ciepło się zrobiło, nie podoba mi się. A co sądzicie na temat tego całego eko, że Unia tam nam zarzuca i tak strasznie dalej? Strasznie jest to ten, i głupie i nie. To generalnie narzucanie ze wszystkiego takiego. Tak. Zresztą od kiedy ktokolwiek lubi, jak coś się komuś narzuca, nikt tego nie lubi. Każdego w te... Ale pieniążki z Unii to bardzo chętnie, tak, poproszę. Ale że coś w zamian? A to nie.
Nakrętki. A jeszcze idzie taki, co bym... Mam wrażenie, że ktoś z was będzie musiał się stać w takim razie taką nakrętką, którą trzeba będzie również wyrzucić ze względu na to, że przystępujemy do kolejnego i może ostatniego głosowania. Wyjazd. Ręce do góry i żegnamy się z Tomaszem. Słuchajcie panowie, chcieliście mnie wyrzucić kartą Uno Reverse Card, aczkolwiek możecie też odwrócić tę grę w sposób taki, że możecie ją skończyć. W tym momencie, jeśli czujecie, że wśród was nie ma żadnego lewaka, możecie zakończyć i zwycięsko wyjść we czwórkę, podzielić się kaską. Ewentualnie możecie kogoś wydupcyć i to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Więc jeśli chcecie zakończyć już grę, bo uważacie, że jesteście Dream Teamem i jest totalnie zajebiście. Robimy pieniądze? Robimy pieniądze. Robimy. To w takim razie, jeśli chcecie już zakończyć grę, podnieście ręce za 3, 2, 1. Dobrze. Konfederacja zgodna. W takim razie kończymy i przechodzimy do wyników. W takim razie za chwilę przekonamy się, czy Konfederacja wreszcie wygrała. Wyniki poznamy za 3, 2, 1. Proszę o wystąpienie. Cześć, jestem Krystian, jestem oszustem. Boli mnie to, że odpadłem jako pierwszy. Chciałem zagrać moją main rolą detektywa i prześwietlić tutaj kilka osób, ale niestety to ja zostałem prześwietlony. K***a, wiedziałem, Mateusz, ja cię proszę, M.O. M.O., to ja wiedziałem od początku, mówiłem wam. Łatwa kaska. Subskrybujcie kanał i zgłaszajcie się do odcinków, link znajduje się w opisie. Miłego dnia. Dzięki za oglądanie multi. A czemu multi? A ja? Kiedy dostanę moje podziękowania? Excuse me, kurwa? Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć. Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć.